Okej, siema. No to tak, zwiedzamy to zacne miejsce, jakim jest Isztar. Swoją drogą nawet szybko poszło. Co jest ciekawe. A, tutaj są niewolnicy jego. Dobra, coś my tu mamy. Jeszcze nie. No dobra, no to wejdźmy tam, gdzie panienki tańczą. Zobaczmy, czy jest tutaj jakaś skrzynia. Jego. Nie troluj, proszę ja ciebie. Co prawda, nie wiem, gdzie są te. Gdzie jest teleport do niej, Isztar? Lepiej już sobie idź. Chociaż oswobodziłem to miejsce, więc w sumie nie pójdę. Proste. Bo teraz to jest mój zamek. Tak, to jest mój zamek, a wy jesteście moimi niewolnicami. Koryń leczniczy. Wow. Skradasz się jak jakiś złodziej. Bo jestem złodziejem. Skradasz się jak jakiś złodziej. A poza tym mam za towarzysza złodzieja, więc. Więc wiecie. O, met. Otwierania arcytrudnych zamków, serio? I otwarte. Isztar. Taki majestatyczny. Tyle bogactw. I one wszystkie należą do mnie. Tylko dlatego, że zabiłem ich i właściciela tego miasta. Nieciekawe. No dobra. Barbarzyńcy mieszkali w Nordmarze, a Robar był jednym z nich. Wędrował przez lód bez ognia i broni i ścigała go bestia. Dobra, poproszę to złoto. A raczej mnóstwo złota. A co mi tu mami? Mnóstwo skarbów. Niemożliwe. I dużo ciekawych skrzynek. No proszę. Stara skrzynia. Jak fajnie. Ciężka skrzynia. Nie, to dwuręczny z rudy. No i ten kuferek znowu muszę otworzyć czarem. Diego, gdzie jesteś? Diego? Diego, hello? Diego, kurde. Mówię, nie troluj. No gdzie go wcięło? Dobra, wiecie co? Ja zaraz wracam, bo mi wcięło Diego. No dobra, Diego się odnalazł, więc teraz mogę iść.
na dół. Nie chcę żadnych kłopotów. Spoko. Nie ma już asasynów. Tutaj Wisznar, więc nie będziesz miał żadnych kłopotów. No chyba, że ze mną. Chodź, Diego. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Butelka, wino. Tutaj widzę jakieś zejście. Sporo. No, tutaj nie ma nic, więc lecimy dalej w dół. Ale tutaj coś będzie. Chochla. Złoty kielich. Jakieś tam śmieci. No ale widzę, że Diego znowu się tak trochę przyciął. O. No, że poszedłem. A Diego jeszcze ze mną jest. Wow. Dobra. Otwieramy najpierw koszyk. Potem starą skrzynię. A nas na koniec ciężką skrzynię, w której mamy tarczę runiczną. Jest lepsza od mojej czy słabsza? Trzy, pięć, dwa, pięć. Lepsza. Zdobyłem tarczę runiczną, ale bajer. Dzięki, Zuben. Myśliwie to by się nie udało. Dobra, tutaj jakiś kuferek do otwarcia. I spoczko. Chodź, Diego. Lecimy dalej. Zwiedzać to miejsce. Hop. No ale nic szczególnego. Co prawda. Co prawda trochę mi się tutaj zbugował Diego. Nie na gdzie wyszedłem, ale okej. Z tego co widzę, to wyszedłem w jakimś miejscu dziwnym. Potrzebuję wytrychu. Potrzebuję wytrychu. Aha. Albo właściwego klucza. Już nawet wytrychów nie mam? LOL. Nie jesteś przyjacielem, asasyna. Ty, ja muszę się cofnąć. Niego poczekasz na nie tutaj cały czas, czy może wrócisz lepiej? Więc w sumie mógłbyś wrócić do tej. Czy nie mógłbyś wrócić do Bragi? Z
Rysa, wróć do Bragi. Dobra, chodź Diego. No dobra, asasyni... są na nie mocno wkurzeni. I to naprawdę mocno. Już mnie chcą zabić. Nikt mi nie ucieknie. Dobra, trzeba to miasto też oswobodzić. Enzo. No dobra. Nie, Miguele nie chce się pozbywać. Elitarny wojownik. Kuźwa, przecież to jest zwykły orka, taki wytrzymały. Serio. No, serio? No. Ty teraz w każdym mieście, do którego pójdę, będą mnie chcieli zabijać. Niodzio. Bardzo fajna opcja, że nie wszędzie chcą teraz pozabijać, ale okej. Oswobodzę wszystkie miasta, a czemu by nie? Może coś mi się uda. Miguel. Uważaj na siebie. Będę na siebie uważał. Biorąc pod uwagę, że mnie wszyscy asasyni chcą zabić. A wszystko przez to, że zrobiłem małą zadymę w Isztar. No ale walić asasynów. Najlepszy jest Adanos. No. Dobrze. Zobaczmy. Co my tu mamy do zajmania? Ty jeśli chcę kupić sobie wytrychy na spokojnie, to muszę polecieć do tych. Do buntowników. Czyli sporo tego. Czyli zbyt wiele miejsc nie ma. Tych buntowniczych. Ale okej, damy radę. I zaraz zakończę odcinek. I zobaczę, gdzie mogę się nauczyć ten czaru otwierania zamków. No to wtedy wytrychy nie będą mi wcale potrzebne. Więc ja się z wami już żegnam. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie.